To nie jest tak, słuchajcie, że się okazało, że mam jakiś ukryty talent, bo jestem taka zajebista i teraz nagrywam i robię streama do Was, żeby Wam powiedzieć, jaka jestem zajebista. Nie. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, że moje wyobrażenie o tym, co jest takim poziomem basic, nijak się ma do tego, co jest poziomem wyższym. Dobry wieczór. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Ja nagrywam to, ale puszczam też streama. Ci z Was, którzy znają Fundację Przemocni lepiej, którzy nie widzą nas pierwszy raz, tylko oglądają od jakiegoś czasu, kojarzą, że przez ostatnie 4,5 roku mieszkałam w zrujnowanej chatce w lesie. Nie bez powodu. Moim marzeniem było wyremontować taki dom, dlatego tam byłam. Było bardzo ciężko z warunkami, bardzo ciężko z ludźmi. Bardzo ciężko z ludźmi z tej wsi. Bardzo ciężko z administracją, ludźmi, wymiarem sprawiedliwości, tak zwanym, w tej wsi. Oraz z ludźmi. Ci z Was, którzy jeszcze lepiej nas znają, wiecie, że zostaliśmy wykopani stamtąd w sumie jak zwierzęta przez chłopów, którzy mają zwyczaj wykopywać zwierzęta jak zwierzęta. Wiecie, że przeszłam totalne załamanie nerwowe w ostatnich miesiącach. Wiecie, że mój partner Remigiusz, mój partner życiowy i zawodowy Remigiusz również przeszedł grube załamanie. Wiecie, że to nie mój pierwszy, a drugi partner w tej wsi, który sobie nie poradził psychicznie z tym, co tam się odbywa z nowymi, z obcymi, z głupimi. Ja tam byłam nazywana głupią. I to jest takie jeden z milszych komentarzy. Głupia to jest jeden z milszych komentarzy. Jeden z milszych epitetów. Gdzie jestem dzisiaj? Jestem w hotelu w Debreczynie na Węgrzech na szkoleniu Erasmusa, Erasmus Plus. 3-dniowe szkolenie. Dostaliśmy diety po 200 euro na te 3 dni. Jesteśmy w nieopłacanym z diety, tylko z projektu hotelu, tak? Byliśmy właśnie sobie na kolacji integracyjnej z Włochami i z Węgrami w restauracji. Jest koniec lipca. Pod koniec stycznia uciekliśmy z tej wiochy. Co przeszliśmy, to nasze. Koszmar. Co mi pomogło? Kto mi pomógł? Ja była klientka. Wypracowałam sobie taką pozycję w życiu, że moja była klientka była w stanie uratować mi życie. Ale ja nie o tym. To było, słuchajcie, pół roku temu. Jeszcze w maju, kiedy ona mówiła, że musimy wynająć dom, kiedy nas pożegnano, wymówiono nam najem mieszkania i mówiłam, że w to nie wierzę. Nic nie wynajmiemy, nie damy rady. I walczyłam cały czas z myślami rezygnacyjnymi i samobójczymi. Wiecie, jaki mam problem w życiu? Taki jak bardzo wielu z Was. Taki jak bardzo wielu z Was, którzy macie mnie za autorytet, jakiś niedościgniony wzór silnej osoby, coś takiego. Mi się zawsze wydawało, że ja muszę bardzo zapracować na to, żeby zasługiwać na pewne rzeczy. I to nie jest syndrom DDD. Choć mógłby być. Po części pewnie tak. Ale przede wszystkim to jest zespół Aspergera.
jesteśmy pozbawieni teorii umysłu, czy mamy ją w niewielkim stopniu, tak? Ja sobie wypracowałam przez lata uczenia się psychologii. Teoria umysłu to jest takie pojęcie bardziej intuicyjne niż intelektualne o tym, co inni ludzie myślą i jak jest. Co my musimy, co inni muszą. I wiecie, ludzie z zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu mają jakieś takie pojęcie oparte o własną teorię umysłu, a jesteśmy też ludźmi o bardzo wysokiej moralności. Tak jakoś dziwnie jest, że jesteśmy tymi wyjątkowo sprawiedliwymi, wyjątkowo moralnymi. Nawet jeśli nie, to mamy wysokie standardy sprawiedliwości i moralności. Najwyżej decydujemy się je łamać. Ale to nie jest tak, że my nie wiemy, co jest dobre, a co złe. Ludzie z zespołem Aspergera bardzo dobrze to wiedzą. Bardzo dobrze wiedzą, co to jest niesprawiedliwość. To my jesteśmy, ja to często powtarzam, to my byliśmy tymi dziećmi, które albo stały w kącie, bo się pokłóciły z nauczycielką za jakąś niesprawiedliwość, albo były tym dzieckiem, które było gnębione totalnie, a mimo wszystko było dobre dla innych. Ja byłam tą, która się kłóciła z innymi, z nauczycielami. Więc na przykład zdarzało mi się nie mieć czerwonego paska na świadectwie mimo wysokich ocen, bo miałam zachowanie niedostateczne, czy tam jakieś niedobre, niefajne, nieporządne, nie pamiętam jak to się nazywało, ale wchodziłam w konflikty z nauczycielami raz za razem. I zawsze moralnie, jeśli chodzi o sprawiedliwość, wiem, że miałam rację. Tak było nawet, kiedy ja sama zostałam nauczycielką. Nadal do mnie przyjeżdżały się panie nauczycielki. Ja broniłam dzieci, bo rozumiałam ich racje, bo widziałam, co jest sprawiedliwe, a co nie. W związku z czym krótko wytrzymałam w szkole, odeszłam ze szkoły i dostałam załamania nerwowego, bo oto 5 lat studiów właśnie bo ja nie jestem w stanie pracować w zawodzie, ponieważ ja przychodzę z pracy, nalewam sobie setkę Sherry Dansa, wypijam ją i dopiero robię sobie jedzenie. A tak zatem cały czas płaczę. Płaczę nawet w tej pracy. One były różne rzeczy. Jakieś próby prowadzenia własnego biznesu, to tamto sramto. I próby znalezienia normalnej pracy. Normalnej pracy znacząco poniżej moich kompetencji, ponieważ bałam się sięgnąć po pracę na poziomie moich kompetencji. I co się okazywało? Kiedy prowadziłam swoją knajpkę, to gdy ją otworzyłam tam, gdzie ja wymyśliłam, to była totalna poracha. Utopiłam pieniądze, pracę. Zrobiłam to w sposób, który nie mógł nikogo przyciągnąć, nikogo, kto po prostu nie jest aspergerowcem. Więc miałam niewielu klientów, ale bardzo oddanych, jeśli już. I w miejscu, w którym nie miało być szans na ruch, w ogóle to się nie mogło udać. Ale miałam też przez chwilę w miejscu, w którym moi rodzice stwierdzili, żeby się przydało, ale to było sezonowe. I tam potrafiłam gotować na bieżąco, obsługiwać setki osób sama. Ale w każdej gastronomii gównianej, a zatrudniałam się w naprawdę gównianych miejscach, w których śmierdziało, w których nie było po prostu, był syf, kiła i mogiła. Ja się zawsze dowiadywałam, że pracuję za wolno, że nie wiem, za bardzo czyszczę, że za bardzo dbam o jakość. Słuchajcie, ja u siebie w knajpie zmieniałam olej do frytek. Ja w ogóle nie miałam frytek na początku, no ale klienci bardzo chcieli. Ja zmieniałam olej do frytek za każdym razem. A potem przyjechał kolega, który pracuje w gastronomii i powiedział, że ja chyba oszalałam, przecież tego się używa dziesiątki razy, tego się używa, aż jest czarne. No tak, marnujesz pieniądze, tracisz pieniądze. No dobra, zgodziłam się na jakieś 5-6 smażeń w tym samym oleju, ale więcej nie byłam w stanie, po prostu to było poniżej mojej godności człowieka. Postanowiłam, że założę fundację, bo ja oczywiście tak, wymyśliłam tę fundację. Nie, przepraszam. Miałam 12 lat, kiedy mnie olśniło,
że chcę prowadzić organizację pozarządową. Prowadziłam tę drużynę, słuchowym coś tam, już jakąś gazetkę, robiłam coś tam, coś tam. Poszłam w tym kierunku na studia, po to poszłam na studia. Potem się bałam, przygotowywałam się do życia, potem wymyśliłam już konkretnie Fundację Przemocnie i chodziłam 2 lata na szkolenia z prowadzenia organizacji pozarządowej. Między innymi z pisania projektów. Czy wy widzieliście, żebym jak wzięła jakiś grant? Nie, nie wzięłam. Dlaczego? Bo mi się wydawało, że fundacja musi mieć jakieś osiągnięcia, zanim weźmie jakiś grant. No więc sam, tak? Prowadzę kanał. Dużo mniej przez ostatni rok, ale kanał ma kilka tysięcy odbiorców. Udzielałam konsultacji w pierwszych latach ponad 100 ludzi rocznie, takich intensywnych konsultacji, nie to, że jednorazowych. To uruchomiłam, to wynajęłam, to zorganizowałam i cały czas czekałam, aż się dopracuję tego, że my będziemy na tyle poważną organizacją, że będziemy mogli wziąć grant. W ogóle tak, w mojej wsi mówili, że ja żebram w internecie, opowiadając, jaka jestem nienormalna, że jestem chora psychicznie, po prostu mówię i wy się nade mną litujecie i przesyłacie mi pieniądze za to, że robię z siebie żałosną, chorą psychicznie idiotkę. I poza kilkorgiem moich sąsiadów, którzy mnie szanowali, którzy zawsze mi podawali rękę, zawsze mówili dzień dobry i o których złego słowa nie powiem. Jakiś czas temu wymieniłam ich z nazwiska w jednym z postów, nazywając przyjaciółmi i dziękując za te kilka lat we wsi. To reszta serio, odpalając filmy fundacji, słyszała, że ja opowiadam, jaka jestem upośledzona. W mojej sprawie sądowej o pobicie wraz z większego ode mnie pijaka z zakazem zbliżania się do jednej kobiety i kilkoma sprawami karnymi z powodu agresji, oni zupełnie wprost mówili w sądzie, żeby na przykład sędzia coś zrobił, bo taka nierozwinięta osoba jak ja jeździ samochodem i może kogoś zabić. I oni to mówią zupełnie poważnie. Oni wierzą w to, że jestem niedorozwinięta. Ja miałam szacunek do wsi, w której wylądowałam od samego początku. Nigdy nie było tak, że ja weszłam gdzieś w jakieś miejsce, do jakiejś grupy i nie miałam szacunku. Nigdy nie uważałam, że ludzie ze wsi są prymitywniejsi od ludzi z miasta i do dzisiaj tak nie uważam. W Stępinie nasrano mi pod drzwi i w Warszawie również nasrano mi pod drzwi. W Stępinie nasrali mi, bo nie wiem, bo już tam mieszkałam. W Warszawie nasrali mi, bo się wprowadziłam i pierwszej nocki po wprowadzeniu było gówno. Wprowadziłam się z grupką znajomych, bardziej nawet oni się wprowadzili. Tak więc nigdy nie uważałam, że jest jakaś znacząca różnica pomiędzy człowiekiem ze wsi a człowiekiem z miasta. Wprowadziłam się do Stępiny z dobrą wolą, kiedy traktowano mnie w bardzo nieprzyjemny sposób, spokojnie tłumaczyłam, że to nie tak, że halo. Ludzie byli nastawieni tak, że jeden taki pan, który jest przyjacielem i jest super, jak się pierwszy raz do niego odezwałam, to on powiedział, że i dopiero drugi sąsiad mu musiał wytłumaczyć, że ja się nie chciałam o nic oni są w tej wsi tak przyzwyczajeni, że się wzajemnie do siebie że jemu nie przyszło do głowy, że ja chcę po prostu do niego zagadać tak po prostu, a nie się Nagrywałam filmy, w których zapraszałam ludzi. Wysyłałam nawet zaproszenia jakieś, czy pocztą, czy przez Messenger. Ktoś przyszedł? Przyszła rodzina pana Staszka. Pozdrawiam rodzinę pana Staszka. I synowa mojej najbardziej okropnej sąsiadki do mnie napisała, że mi współczuje. Kilka osób, które pochodzą stamtąd, coś. Ale z tych osób, które doprowadziły do tego, że ja uciekłam z tej wsi, nikt nie przyszedł mnie poznać. A jak ja szłam poznać, to było na mnie krzyczane. I ja cały czas sobie myślałam, zobaczcie, co ja miałam za tok myślowy.
Myślałam sobie tak. Będziemy remontować ten dom, któregoś dnia on będzie wyglądał. Wtedy zrozumieją, że ja nie jestem szalona, tylko miałam swój plan. Będziemy rzetelnie pracować, w końcu dojdziemy do takiego ładu i takiej siły, że będziemy mogli się zwrócić o granty i wtedy będziemy realizować większe projekty, będziemy jakoś bardziej znani i wtedy ci ludzie w tej wsi dadzą mi spokój, będę mogła spokojnie żyć i będę miała jakąś kartę przetargową, żeby rozmawiać z wójtem o tym, żeby zrobił drogę. I w końcu doprowadzono do tego, że uciekłam. Zastanawiałam się, czy warto uciekać, czy nie lepiej się zabić. I tak samo Remek. I Werka zapoznała nas z mamą, znaczy nie, przepraszam, nie zapoznała nas, nie. Werka, moja była klientka, która uratowała mi życie, która dzisiaj, zaraz jak wrócimy, wchodzi do zarządu fundacji, tak samo jak Remek. Werka powiedziała mamie swojego przyjaciela, że ona współpracuje z fundacją taką, a mama ma taką większą, może nie większą, ale ważniejszą fundację, która od 20 lat bierze udział w projektach europejskich z Erasmus+. I ta mama weszła na nasz kanał i popatrzyła, posłuchała, co ja mówię i jak ja mówię. Co my mówimy, jak my mówimy, kto my jesteśmy. Przyszła do nas na pierwszą herbatkę w naszej nowej siedzibie, porozmawiała ze mną. Wzięła nas do projektów, w których już biorą udział i zaprosiła nas, żebyśmy napisali z nią projekt. Do 4 października mam złożyć z nią pierwszy projekt z jej fundacją. A teraz jesteśmy na jednym szkoleniu, w projekcie, w którym ona już bierze udział. We wrześniu lecimy do Hiszpanii z powodu innego projektu, w którym ona już bierze udział. Wiecie, co się okazało? Że kobieta, która zwiedziła Europę na lewo i prawo, nie tylko prywatnie, ale również zawodowo, która ma, już nie będę jej zaglądać w portfel, ale radzi sobie, żyje jak normalny człowiek, nie musi się stresować. Kobieta, która naprawdę dużo sobą reprezentuje, w związku z czym nie zagląda nikomu do łóżka, do papierów psychiatrycznych, również do portfela i tak dalej, bo zajmuje się robieniem czegoś sensownego, ona uznała, że jestem na tyle wartościowa, że mogę być na niej partnerem. Muszę się nauczyć brać udział w projektach, ale generalnie jesteśmy atrakcyjnym partnerem. Co się jeszcze okazało? Że organizacje, które nigdy nie brały grantów, mają dodatkowe punkty w Erasmusie. Za to, że startują pierwszy raz do projektu. A ja myślałam, że ja muszę nie wiadomo co zrobić, żeby w ogóle przedstawić się jako organizacja, która mogłaby wziąć grant. No i dobra. I zapytała się po prostu, czy chcemy jechać do Debreczyna na szkolenie. No na szkolenie oczywiście zawsze, nie? Ja tak myślę. Ciekawe, jak to jest daleko, bo przecież możemy nie mieć pieniędzy na to, żeby dojechać, nie? My teraz nawet samochodu nie mamy. No i tak po paru dniach patrzę na mapę. Mówię, o ty ciołku, Debreczyn. No brzmi jak jakaś polska miejscowość, nie? Mama zawsze mówiła, żebym się uczyła geografii, bo się będę kompromitować jako dorosła osoba i miała rację. Otóż Debreczyn jest drugim największym miastem na Węgrzech. O ja pierdziela. Ciekawe, jak my tam dojedziemy. No i się dowiedziałam, że jest płacone z projektu. Wow, w polskich projektach tak nie jest raczej. A potem się jeszcze dowiedziałam, że są diety w ogóle. Za to, że przyjedziesz się szkolić i poznać ludzi z innej organizacji europejskiej. Za to, że nawiązujesz współpracę międzynarodową i opracowujecie nowe metodologie pracy z ludźmi, nie? Czy tam pracę ze studentami, uczenia, czy wolontariatu.
generalnie ja jestem typem naukowca, który nie został na uczelni, bo nie został, ale chciał zostać, a potem nie chciał. Nieważne. Jestem typem naukowca, stworzyłam sporo fajnych narzędzi badawczych, napisałam sporo fajnych prac, poziomie o wiele wyższym niż było trzeba. A mój licencjat spokojnie się nadawał na magisterkę, moja magisterka spokojnie na doktorat. Były zbyt obszerne, ale nie było tam lania wody. Sama stworzyłam narzędzia, dużo narzędzi. Brakuje mi tego. Brakuje mi porządnej, intelektualnej pracy, brakuje mi naukowej pracy, bo walczę cały czas o byt. To, co było wstępnie, to było udowadnianie prawa do życia. No i dobra. Powiedziałam jej, że chyba nie będziemy mieli jak dojechać, niestety. No i wtedy się dowiedziałam, że będziemy mieli jak dojechać. No dobra. No to co ja sobie myślałam przed tym przyjazdem tutaj? Oboje sobie myśleliśmy, nie tylko ja, no, że Remek będzie mówił po angielsku, bo ja przecież nie mówię po angielsku. I owszem, kiedy trzeba porozmawiać z native'em, umiem powiedzieć bardzo mało i słyszę mało. Mało umiem wyłapać. Jestem naprawdę przy tym, co jest dla mnie oczywistym poziomem obowiązkowym dla osoby wykształconej w jakiejś dziedzinie, w której cały czas trzeba się uczyć, a w mojej dziedzinie psychologii cały czas trzeba się uczyć, bo cały czas są nowe badania i nowe rzeczy się okazują. No to ja na przykład nie czytam specjalistycznych tekstów po angielsku, bo to jest dla mnie za trudne. Używam sobie co najwyżej tłumacza, jak już coś, tak, tego automatycznego. Nie mówię płynnie po angielsku. No więc było oczywiste, że Remek będzie mówił za mnie. Dowiedzieliśmy się, że na szczęście na Erasmusie można tłumaczyć, bo nie wszyscy mówią tak dobrze. Remek nie mówił po angielsku jeszcze całkiem niedawno, dopóki nie został po prostu postawiony przed faktem, że spotkał Kingsleya, który mówi tylko po angielsku. Znaczy, no nie tylko po angielsku, ale nie mówi po polsku. No i Remek zaczął z nim płynnie rozmawiać, bo po prostu dobrze się przy nim czuje. I teraz na tym szkoleniu profesor zapytał, kto chce pierwszy wyjść i coś tam powiedzieć. No i Remek, żeby ćwiczyć swoją osobowość, swoją siłę psychiczną, zgłosił się jako pierwszy i po prostu zaczął mówić. Bardzo pięknie. I kobiety, które nas zaprosiły, te kobiety z fundacji Viva Femina, były pod jak największym wrażeniem. I dostaliśmy w ogóle ksywę Kujony. No to taka beka jest, no nie? A że jesteśmy kujone, bo mamy w ogóle super napisane prace, które trzeba było napisać, nie wszyscy je w ogóle napisali. Później, jak ja już zobaczyłam, że jak jest naprawdę z angielskim u innych, to jak chciałam coś powiedzieć, to po prostu poszłam też przed klasę. Poszłam przed audytorium ludzi uczestniczących w projekcie i powiedziałam po angielsku to, co miałam do powiedzenia. I byłam tłumaczona. Wiecie, na jaki język? I dlaczego? Byłam tłumaczona na język włoski, ponieważ całe szkolenie jest tłumaczone z włoskiego na angielski i z angielskiego na włoski, ponieważ Włosi, którzy są organizatorami tego projektu, którzy prowadzą to szkolenie, stworzyli ten projekt, nie mówią po angielsku na tyle, żeby się porozumieć z resztą Europy. A ja i Remek mówimy. Kiedy rozmawiamy z inną osobą, której nie jest narodowym językiem angielski, kto nie jest native'em, to my po prostu płynnie rozmawiamy z tą osobą. Mniej lub bardziej płynnie, to zależy od wewnętrznego stresu, od wewnętrznego nastawienia. Więc co? Też po prostu wyszłam, powiedziałam, zostało przetłumaczone, powiedziałam jeszcze jakiś żarcik, oczywiście obowiązkowy element w wystąpieniach publicznych, prawda?
tak sobie siedziałam dzisiaj i sobie myślałam, aha, i słuchałam w ogóle wczoraj wykładów i stwierdziłam, że bardzo dużo rozumiem. Co więcej, bardzo rozumiem nie tylko dużo, nie tylko z angielskiego, ale również z włoskiego. Jak to możliwe? No dlatego, że włoski, czyli łacina, jest bazą większości współczesnych języków, w tym polskiego i angielskiego, więc ja rozumiem te słowa. Co więcej, ja się uczyłam kiedyś łaciny, ale ledwo ją zaliczałam i uważałam, że jestem debilem językowym. Ja sobie mówiłam do przedwczoraj, że jestem debil językowy. Że jestem głupia w tej sprawie, brak mi jakiegoś zmysłu, jakiejś klepki. Jestem tępa aż wstyd. I ja naprawdę w to wierzyłam. I teraz się okazało, że siedzę sobie na tym wykładzie, obsługuję Facebooka. Magda, która nas zaprosiła do projektu, mówi, Boże, Ania, ile ty pracujesz? A po prostu mam poczucie, no nie wiem, no takie jest jakieś tam zwykłe rzeczy, robię warki, się pytam, co zrobiła, tu jakiegoś posta robię, tutaj jakąś grafikę, coś tam, nie? No i słucham sobie w twoich dwóch językach. I jestem osobą, która bardziej ogarnia. Wczoraj graliśmy w taką grę, która służy temu, żeby uruchamiać opowiadanie, uruchamiać rozmowę, nie? No i byliśmy w grupie z Włoszkami, ja i Remek. I Włoszki w ogóle się nie fatygowały, żeby mówić po angielsku, tylko mówiły po włosku do telefonu i telefon im automatycznie tłumaczył i pokazywały nam, co jest napisane w tłumaczeniu na polski. I tak zrobiły trzy, po czym ja mówię do Remka, ja mam mówić po polsku czy po angielsku? A Remek mówi, no mów po polsku, ja ci je przetłumaczę na angielski. Mówię, ale to nie o to chodzi, że ja nie umiem, tylko nie chcę wyjść na jakąś albo zarozumiałą, że moim ojczystym jest polski, a ja mówię po angielsku, a ich ojczystym jest włoski, a one mówią po włosku, a nie po angielsku. Nie chcę po prostu się zachować nie tak, jak należy. No to stwierdziłam, to mówmy po polsku. I to nie jest tak, że ja się dogadam z native'em, że ja nie robię błędów. Remek mówi w ogóle, że mój akcent jest niepodobny do niczego, co kiedykolwiek słyszał. To nie jest tak, słuchajcie, że się okazało, że mam jakiś ukryty talent, bo jestem taka zajebista i teraz nagrywam i robię streama do was, żeby wam powiedzieć, jaka jestem zajebista. Nie. Chciałam wam po prostu powiedzieć, że moje wyobrażenie o tym, co jest takim poziomem basic, nijak się ma do tego, co jest poziomem wyższym. To znaczy, ludzie, którzy biorą udział w projektach Erasmus, to jest elita intelektualna Europy. To są ludzie, którzy prowadzą aktualnie badania na równi z uczelniami i we współpracy z uczelniami, z ośrodkami badawczymi. To są ludzie, którzy wyznaczają nowe trendy, wprowadzają nowe narzędzia, nowe metody, badają to, wszelkie nowinki w tym, jak pracować z ludźmi z problemami, jak pracować z problemami z integracją w społecznościach i tak dalej, rozwiązywać problemy między ludźmi. To są właśnie ci ludzie. Nowe narzędzia, nowe książki w ogromnej mierze powstają przez Erasmus+. I moje Kali ukraść krowa po angielsku jest super wystarczające do tego, by być taką elitą. Oczywiście na uniwerku ja zdałam angielski na truje i to rok później niż powinnam, bo ja w ogóle za pierwszym razem nie podeszłam, bo nic bym nie napisała na egzaminie. Po prostu bym siedziała chyba i dłubała w nosie, bo na tyle było mnie stać w moim własnym odczuciu. Zdałam na truje i nie radziłam sobie na lektoracie. Jakoś tam się przyklejał do mnie ten język przez te następne lata, więc jest lepszy teraz niż był na studiach, ale w głównej mierze to jest blokada psychiczna. Podsumowując, o czym jest to nagranie? Ada, tak nie wypada.
Ada, jesteś moją klientką od 2018 roku. Przez ten czas zrobiłaś licencjat, zrobiłaś mi kwerendę bardzo dobrą, kiedy Cię poprosiłam. Teraz to do Was mówię, posłuchajcie, co Ada zrobiła. Ada zatowarowała sklep, kiedy próbowaliśmy zrobić sklep fundacji. W 3 dni to był krótki termin. Byłam z niej bardzo dumna, a potem się okazało, że ona to w ogóle zrobiła nie mając komputera, tylko zrobiła to na telefonie. To była tak żmudna praca, wymagająca takiego w ogóle poświęcenia i pracowitości, że mi kopara opadła, bo ja w życiu nie poprosiła osoby tylko z telefonem, żeby robiła taką pracę. Nie mówię, że ta praca była trudna, ale była żmudna, wymagająca naprawdę ogromnego poświęcenia, bo to w małe okienka trzeba wpisywać rzeczy, prawda? I ona to zrobiła na telefonie w czasie szybszym, niż przeciętnie powinno to być zrobione na komputerze. Ale Ada ciągle słyszy w pracy, że jest za wolna. A wiecie, jakie Ada bierze pracę? Ada na przykład się zgłasza na sprzątaczkę. I się do niej czepiają, że jest zbyt powolna. Więc Ada płacze, że ona się nie nadaje do pracy, bo ją wyrzucają, bo jej zwracają uwagę, bo jest zbyt powolna. Ada, może po prostu motoryka duża to nie jest Twoja duża, czyli koordynacja pomiędzy okiem a ruchem całego ciała, a motoryka mała to jest koordynacja pomiędzy okiem a ruchem dłoni. Czyli mała koordynacja to jest na przykład ładne pisanie, kaligrafowanie, rysowanie, a duża motoryka, duża koordynacja to jest ogólna zgrabność. Przepraszam Cię bardzo. Ale na skali zaburzeń SI, czyli zaburzeń integracji sensorycznej, ja mam 10 na 10. Ja się potykam o własne nogi. Mówię poważnie, ja się potykam o własne nogi, potrafię się przewrócić do dzisiaj. Ja notorycznie przegryzam sobie język, a nawet gorzej. Ja sobie przegryzam policzki, bo mi wpadają między zęby niechcące. Przecież ja mam garba, teraz jest już nieźle w miarę po fizjoterapii, ale to będzie chwilę, bo ja nie potrafię chodzić prosto. Więc czy Ty, Ada, musisz być sprzątaczką, jeśli operowanie miotłą to nie jest Twoja mocna strona? Twoją mocną stroną jest na przykład wpisywanie rzeczy do Excela. Ada mi dzisiaj pisze. Ada pisze co jakiś czas o tym, jaka to jest nieudolna. No i pisze mi dzisiaj, że jej problemy z inteligencją, bo ona uważa, że ma problemy z inteligencją, wynikają z braku koncentracji. Tak, wynikają z braku koncentracji, ponieważ tacy jak ja i tacy jak Ty nie będą się koncentrowali na tym, co ich nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby się bardzo, ale to bardzo koncentrować na tym, co nas interesuje. Dzięki czemu możemy osiągać naprawdę niesamowite efekty. Pod jednym warunkiem, że będziemy się zajmować tym, czym powinniśmy, a nie tym, czym nie powinniśmy. Więc Ada sobie zmieniła. Będzie pracowała na recepcji, bo ona się musi nauczyć kontaktu z ludźmi. Nie musisz się nauczyć kontaktów z ludźmi. Nie, nie musisz. A jeśli chcesz, to spoko, fajnie. Ale powiedz mi, dlaczego na siłowni? Dlaczego ci ludzie, z którymi musisz się nauczyć kontaktów, to są akurat klienci siłowni, a nie na przykład biblioteki Wydziału Psychiatrii? Bo Ada nie ma żadnej pasji, wiecie? Żadnej. Ja wiem, że jej pasją są zaburzenia osobowości, najbardziej zaburzenia osobowości związki B, a jej absolutnym konikiem jest obryta po prostu na maksa, jest borderline. Ale nie, Ada nie ma żadnych zainteresowań. Żadnych zainteresowań i w ogóle nic o niczym nie wie. A to jest pedagogiem, ale nie pracuje w zawodzie, tak? Czyli jeśli jej specjalnym zainteresowaniem jest borderline, to się w ogóle bardzo dobrze składa z zawodem, w którym jest wykształcona. Ale nie, a to jest za głupia. A to jest też brzydka. Jest taką laską, że ciężko się przy niej dobrze czuć. Ale nie, a to jest za brzydka. Nie, a to jest brzydka. Przez ten czas, kiedy Ada jest moją klientką, tak, zrobiła ten dyplom, wsadziła typa do pierdla, bardzo się bała, ale dała radę. Wyjechała ileś razy do pracy i w końcu nawet wytrzymała, mimo że na nią krzyczano, że jest za wolna jako sprzątaczka, ale dała radę psychicznie wytrzymać ileś razy, po ileś miesięcy, będąc gnojoną,
że się do niczego nie nadaje, że jest za wolna, za głupia. I ona to zniosła psychicznie. Ja nie znosiłam. Wiecie, co ja robiłam? Jak mi za dużo razy powiedzieli coś przykrego, od czego chciał mi się płakać, to po prostu wybiegałam i biegłam. Run, Lola, run. Biegłam i biegłam. Takie były moje sukcesy w pracy. Ale jak trafiłam na szkolenie Erasmus+, to się okazuje, że jestem jedną z lepszych, że jestem ksywa kujon. Jestem absolutna Granger, a mój facet też ma ksywa kujon. Czyli tu, gdzie był za wysoki poziom dla nas, nagle się okazuje, że my prezentujemy jeden z wyższych poziomów. Więc... Słuchajcie, każda osoba z zespołem Aspergera ma głupie wyobrażenie, że dorośli to są nie wiadomo jak dorośli, a odpowiedzialni to są nie wiadomo jak odpowiedzialni. A żeby pełnić odpowiedzialną funkcję, na przykład sprzedawczyni, trzeba przedstawiać sobą nie wiadomo jak dużo. Mi się serio do dzisiaj wydaje, gdzieś tak w środku, na logikę to nie, ale na emocje, czy tak na chłopski rozum, że ja to chyba nie jestem wystarczająco kompetentna, żeby być sprzedawczynią w sklepie. Serio. Bo ja nie wiem jakichś rzeczy, które wszyscy wiedzą. Bo ja nie ogarniam się tak szybko, jak inni się ogarniają. Ja bym się bała. Mi się wydaje, nadal gdzieś tak podświadomie, emocjonalnie, odruchowo, no bo na logikę to już wiem. Żeby być urzędnikiem, żeby być politykiem, to trzeba mieć nie wiadomo jaki ład. Przecież oni są kurwa tępi w większości. Idźcie do jednego urzędu, do drugiego, spróbujcie coś załatwić. Czasem się trafi człowiek z sercem na dłoni, czasem się trafi człowiek z głową na karku, ale czasami to są, że w ogóle nie wiecie, co oni tam robią. A mimo wszystko wam się wydaje, że być urzędnikiem, to trzeba być kimś. Może trzeba, a może nie trzeba, może fajnie by było. A żeby być politykiem, to już w ogóle, prawda? Ci ludzie są przytomni, w ogóle nie są zdrowi na umyśle. Wielu z was, którzy teraz siedzicie na tym streamie, którzy później oglądacie ten film, o wiele lepiej zarządziłoby małą i dużą społecznością, małą i dużą ekonomią. Dlaczego? Dlatego, że macie na przykład swoją moralność, dlatego, że macie na przykład poczucie wstydu. I zawsze być na czas, zawsze być na czas. A wiecie, co zrobili Włosi dzisiaj? Spóźnili się na spotkanie, które sami prowadzą 15 minut. A potem wiecie, ile się spóźnili do knajpy, do której sami nas zaprosili? Ile oni się dzisiaj spóźnili? Z pół godziny? Ty, Agnieszka, spóźniłaś do pracy kiedyś? Pewnie za 2 minuty zastanawiałaś się, jak to jest w ogóle możliwe, że zrobiłaś coś takiego. Wstyd się spóźniać. Nie. Niektórym się nie wstyd spóźniać. A potem się okazuje, że jesteśmy lepsi od większości w swojej jakiejś dziedzinie. I zmarnowaliśmy kawał życia. Zmarnowaliśmy na zatopiu kurwa mentalnym. W ciemnej nocy duszy, w ciemnym kurwa lesie, na stawiskach krzywdy, w wypizdowie własnych przekonań o sobie i o innych, które się nijak mają do rzeczywistości. Kojarzycie taką scenę z Harry'ego Pottera, jak przychodzi Hagrid i mówi: Harry, jesteś czarodziejem i to cholernie dobrym. A Harry mówi: to pomyłka, jestem Harry, tylko Harry. My jesteśmy tacy tylko Harry. Dumbledore mówił, że Harry'ego musiało wychować ta okropna rodzina Mugoli, żeby mu się w dupie nie poprzewracało. I bardzo dobrze, że my nie byliśmy chwaleni, tylko gnojeni, bo my dzięki temu mamy zajebiście odporne kręgosłupy moralne, bo one były łamane i odrastały, ochraniały się mięśniami, byliśmy przewracani, podnosiliśmy się, mamy bardzo silne osobowości, bo aspergerowcy, nieneurotypowi, ADHD-owcy, autyści, wszyscy ludzie, którzy są inni, są kopani przez większość, która jest taka sama. Ale przychodzi dzień, w którym my jesteśmy gotowi, żeby sięgnąć po rzeczy, które są na naszym poziomie. Przecież ilu rzeczy mi się nie udaje w fundacji zrealizować, nie udało dotąd.
kanał Przeczytajmy. Zajebisty pomysł. Wiem, jak go wykonać. Część już jest wykonana. Dlaczego nie ruszał? Bo musieliśmy walczyć o drogę. Remek musiał nosić kilometr pod górę, po śniegu w kolanach, jedzenie i opał. A sklepu meme, jak nie było, tak nie ma. A wiecie, co się okazuje? Że to jest teraz w awangardzie projektów europejskich. Bo Unia Europejska teraz chce stawiać na takie pomysły. A ja to myślałam ileś lat temu i próbuję to wyciupać. A papiery na wartościowych ludzi próbowałam zrealizować biznesowo w zeszłym roku. Półtora, prawie dwa. Co nie udało się, bo nie było finansowania, żadnej firmy nie przekonaliśmy, bo nie mieliśmy finansowania wystarczającego, żeby przekonać biznes. A teraz startujemy z tym projektem, ponieważ ta fundacja, która bierze od 20 lat granty na to, uważa, że to jest właśnie to, z czym teraz powinniśmy wystartować, bo to jest w Unii teraz nowe. A jakbym siedziała dalej na tym zadupiu i się zastanawiała, jak się ma tam dogadać, to bym buchła, a nie zdążyła napisać jakiś projekt. Dlaczego? Bo mi się wydawało, że tu jeszcze nie, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy za mali. A poza tym, wiecie co, był jeszcze jeden bardzo, bardzo przyziemny, realny problem. Mieszkając tam, my byśmy naprawdę nie zrealizowali tych projektów. Ponieważ byliśmy zniszczeni psychicznie przez nienawiść ludzi. Byliśmy dojechani przez urzędników przyłożących i nie wiadomo w ogóle co i o czym. Byliśmy dojeżdżani policję, która wpadała, bo jest kolejny jakiś donos, że moje owce w ogóle w środku lasu wyjadły roślinki w środku lasu. Policjant mnie przesłuchiwał w tamtym roku jako świadka tego, czy moje owce włamały się do ogródka w lesie i ukradły truskawki. I pamiętam, że wtedy też nam się nie udało za pierwszym razem. Musieliśmy to przełożyć na drugi. I cały dzień próbowaliśmy się wydostać z domu, ale było za wilgotno w powietrzu, żeby się dało wjechać po tej drodze. Nie zrealizowalibyśmy żadnego projektu. Przestańcie czekać, aż będziecie dorośli. Przestańcie czekać, aż będziecie kompetentni. Ja mam 40 lat i robię to, co powinnam była zacząć robić mając lat 20. I chciałam. Ale ja się przygotowywałam. Jak Rymek teraz wychodził na spacer, bo on teraz niedawno wrócił, to mi powiedział, możesz jechać po mnie w tym filmie ile chcesz. Ja nie mam potrzeby jechać po Rymku, ja po sobie pojadę. Pokłóciliśmy się dzisiaj w samochodzie, będąc tą drugą fundacją, o to, że Rymek się przygotowuje do życia, no ale przecież ja zrobiłam to samo. Pamiętam na studiach, jak ludzie wyjeżdżali na Erasmusa, ja w ogóle nie brałam tego pod uwagę. No bo przecież jak? Ja się nie dogadam. Ja się w ogóle nie zakwalifikuję, bo mam taki słaby angielski. A mogłam wtedy już zacząć. Ale próbowałam swojej ścieżki. Ja też najpierw próbowałam dostać pracę w jakiejś fundacji, tak? Czy w jakimś stowarzyszeniu, coś takiego, Domu Kultury. Ale ja mam Aspergera, jak ja poszłam porozmawiać, to każdy robił oczy i... Nie jesteś fajna, ale jesteś dziwna. No bo jestem. I to jest moja ogromna wartość. Ale... to nie jest żadna moja siła, jeśli ja będę chciała przekonać kogokolwiek, że ja jestem zdatna. Bo neurotypowa większość zawsze będzie we mnie widziała inny gatunek, neandertalczyk. No bo tak możecie się cofnąć do wykładu mojego na YouTubie, na naszym kanale o tym, że według najnowszych badań autyzm jest po prostu raczej na pewno wysokim stężeniem genu neandertalskiego. My jesteśmy inni. To od razu widać. I my od razu mamy przejebane, gdzie nie wchodzimy. My sobie z Remkiem chodzimy po ulicy i jak mija nas Aspergerowiec, to widzimy. No widać to po nas. My inaczej się ruszamy, inaczej chodzimy. Inne mordy mamy. Teraz przed chwilą, jak chciałam nagrywać, to
już włączałam i mi wyskoczyło wielkie odkrycie, jakieś pudelka. Pudelka już nie ma, tak? Ale nie wiem, jak to się teraz nazywa, pomponik, czy nie wiem, coś tam. Elon Musk nie miał łatwo w szkole, a teraz jest najbogatszym człowiekiem świata. No i są zdjęcia Elona Muska z młodości i z teraz. I jakaś laska w komentarzu pisze, no na tym pierwszym, czyli na tym z młodości, wygląda jak upośledzony. No, bo my wyglądamy jak upośledzeni, dopóki nie skojarzymy, że twarzy się używa. No te twarze wiszą, są sobie. I my gdzieś tam w procesie dorastania, raczej późno niż wcześniej, uczymy się, że twarzy, głosu, gestykulacji można używać. No urotypowi od razu to ogarniają. A my sobie jesteśmy. Do tego zaburzenia integracji sensoryczne, no i widać, że idzie autysta. No to my to widzimy. My widzimy naszych, nie? I do każdego takiego autysty się po prostu w duchu czy tam do siebie uśmiechamy, nie? Mamy taki inside joke fundacyjny, diagnoza za samą mordę. I jedna psychiatra, do której wysyłam ludzi na diagnostykę, jeśli chcą być zdiagnozowani, ona też się przyznaje, że często to jest diagnoza za samą mordę, bo to aż tak widać. No to jeśli my to widzimy, to co neurotypowi nie widzą, że my jesteśmy jacyś inni? Ilu z was miało poczucie, że jest jacyś inni? Każdy z nas ma super jakiś talent. Neurotypowi pewnie też, nie wnikam, nie o to chodzi. Ten film jest skierowany do aspergerowców, do nieneurotypowych, do tych dziwnych, do tych innych geeków, nerdów. Nazywajcie się jak chcecie, diagnozujcie się, nie diagnozujcie. Obojętne, miejcie ADHD, podejrzewajcie, że macie ADHD, bądźcie hodowcami. Nieważne. Zawsze czułeś, że jesteś inny? Nie gorszy, tylko inny. Znacząco inny. Odstajesz w każdym aspekcie. No to pytanie, jaka jest twoja supermoc? Bo na pewno jakąś masz. A jeśli jej nie widzisz, to zajrzyj jeszcze raz, bo na pewno jakąś masz. Bo każdy z nas ma. Nie marnujcie więcej życia. Jest takie powiedzenie, taka krąży taki mit, który podobno nie jest prawdą, a może jest prawdą, już nie wiem, nie wnikam, że szmiele nie powinny latać, bo mają skrzydła za małe do swojej masy, ale nie wiedzą, że latają, dlatego są jakby symbolem magii i cudu, nie? I wielu ludzi, tak jak ci Włosi na Erasmusie, oni nie wiedzą, że według nas to oni powinni mówić wszyscy po angielsku i to bardzo dobrze. Oni nie wiedzą, że według nas oni się nie powinni spóźniać. Oni sobie po prostu są i po prostu sobie organizują. Anita, oh my god, znam to. Też ponoć wszystko robię za wolno w zwyczajnej pracy, więc ostatnio zajęłam się marketingiem i tworzeniem grafik dla jednej firmy przez internet. Początki freelancingu. Jako sprzedawczyni też za bardzo się nie odnalazłam, choć do klientów miałam mega cierpliwość. No domyślam się, że akurat ty do klientów miałaś mega cierpliwość, ale nie miałaś wystarczająco zupełnie twardej dupy do kopania, nie? Ała. Mówiłam o tym. Gryzę się w język. Tym razem nie przegryzłam sobie języka, na szczęście, ale się ugryzłam, będzie bolało, będzie bąbel i on będzie dalej wpadał między zęby i go w końcu przegryzę w najbliższych dniach, będzie leciała krew. Więc nigdy nie będę super zgrabnie latała z miotłą, ponieważ ja nie potrafię się nawet dobrze i ostrożnie obejść z własną gębą, tak, żeby się nie pogryźć. Więc przestańcie już być niegotowi. I po prostu bierzcie to, zgłaszajcie się po to, do czego waszym zdaniem jesteście niegotowi. I ostatnia rzecz, która już teraz mi przyszła do głowy. Wiele osób, które ogląda kanał,
zgłosiło się do mnie, skontaktowało się ze mną po jakimś bardzo długim czasie, typu lata lub miesiące. I wiele z tych osób, które w końcu przyjechało do Stępiny, powiedziało mi, że bało się po prostu przyjechać, że zrobić z siebie debilkę w moich oczach. Że nie będzie umiał ze mną rozmawiać, bo ja to taka jestem inteligentna, w ogóle erudycja i tak dalej. Ja tak, mam jakąś szeroką wiedzę na bardzo wiele tematów. Jest też bardzo wiele tematów, w których nie mam żadnej wiedzy. Na przykład myślałam, że Debreczyn jest w Polsce. Nie znam chyba może Europy, stolice, tak z 50% znam, ale na świecie? Ja nie wiem, jakie są kraje, jestem jak Amerykanka. Prezydenci. Nawet nie wiem, które kraje mają prezydenta, które nie mają. Na przykład takie leczenia. Fizyka jakoś mi się sama w końcu w głowie ułożyła, przez większość życia w ogóle jej nie rozumiałam. Jest całe mnóstwo dziedzin, o których nie mam kompletnie żadnego pojęcia. Każdy nie ma w różnych dziedzinach żadnego pojęcia. I ja jestem niezwykłą erudytką osobą, niezwykle mądrą w waszych oczach z powodu podstawowego błędu poznawczego, który popełniacie. To znaczy, słuchacie mnie w jednej branży i ekstrapolujecie to na wszystkie inne dziedziny życia. Ja jestem obryta w swojej branży. To nie znaczy, że jestem obryta we wszystkim. Więc myślenie, że się przyjedzie do siedziby fundacji i zrobi z siebie debila, jest kompletnie kolejnym wyobrażeniem tego typu, jak wyobrażenia, o którym mówię cały czas w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję. Stream będzie zdjęty, jak Aćka go obejrzy i będzie wrzucony na YouTube w wersji ocenzurowanej, czyli bez wszystkiego, co powiedziałam na temat Stępiny, bez przekleństw i bez dłużyzn i bez Waszych imion i Waszych komentarzy. A w wersji dla wspierających będzie tak, jak to poszło na żywca. Dlaczego? Dlatego, że mi się już nie wydaje, że ja muszę pokazywać, jaka jestem i udowadniać, na przykład, że przeklinając, ja reprezentuję sobą dobrego obywatela, który robi dużo dobrego. Nie, po prostu zabieram niektóre rzeczy. No, i dlatego to jest już drugi taki stream, który był i zaraz zniknął. Bo ja wiem, że stream o tej porze, taki w ogóle włączony bez zapowiedzi, oglądają tylko ci najwierniejsi widzowie, którym mogę zaufać, w większości których znam osobiście. Ale na kanał to już nie trafia. Ten film ma drugą, całkowicie nieocenzurowaną wersję dla wspierających. Fundacja Przemocnie nie jest dotowana przez Rzeczpospolitą Polską ani Unię Europejską. Utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych odbiorców oraz klientów. Dlatego, jeżeli doceniasz naszą twórczość i chcesz mieć dostęp do bogatego archiwum naszych dotychczasowych filmów, zostań wspierającym. Kliknij w Wesprzyj i uruchom subskrypcję za jedyne 30 zł miesięcznie. Wspierając kanał, będziesz miał też dostęp do rozszerzonych, nieocenzurowanych i bardziej osobistych wersji naszych filmów i innych informacji, które podajemy do wiadomości publicznej. Jeżeli któryś nasz film wyjątkowo Ci pomógł, bądź przypadł do gustu, kliknij w podziękuj i wybierz jedną z czterech kwot, za którą wykupisz możliwość podziękowania nam w specjalnie przeznaczonym do tego komentarzu. W obu przypadkach kieruj się instrukcjami, które wskazuje Ci serwis YouTube. Są bardzo proste i czytelne. Dziękujemy. 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 Potrzebujesz pomocy?
Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.